Cześć, serdecznie Was witam w moim kursie programowania. Bardzo się cieszę, że wybraliście moją ofertę pomocy w nauce. Mam nadzieję, że nie pożałujecie. Ja stworzyłam ten kurs po to, żeby każdy, kto do niego przystąpi, wyszedł zadowolony. Mam wielką nadzieję, że tak będzie. Przyłożyłam wiele energii do przygotowywania tych krótkich filmów wideo, po to, żeby, żebyście mogli w 11 krokach, w 11 rozdziałach. Uzyskać mniej więcej poziom maturalny z programowania i z wykorzystaniem Pythona czuli przy tym dużą frajdę i dużą zabawę. Na co dzień przygotowuję do matury uczniów w szkole średniej. Prowadzę kanał na YouTubie, który pomaga w przygotowaniu do matury, także poziom maturalnych zadań jest mi bliski i bardzo chcę tą wiedzą, tymi umiejętnościami się podzielić dzisiaj z wami. Przed sobą widzicie teraz 11 kroków, które będziemy razem stawiać, zanim nie osiągniecie poziomu maturalnego. Poziomu takiego, jaki ma maturzysta, powinien mieć maturzysta, który przystępuje do matury. Na początku trochę wstępu w pierwszym dziale potem podstawy składni Pythona, następnie będziemy definiować własne funkcje. Będziemy poznawać instrukcję warunkową, instrukcję iteracji, pentle for, pętle while, potem trochę struktur danych, złożonych z napisów lub złożonych z czegokolwiek, nawet z innych struktur danych, czyli listy, potem troszeczkę algorytmiki i na końcu jeszcze w ostatnim dziale wszystko inne, co nie znalazło się w poprzednich działach, też do tego dołączy. A to wszystko, te wszystkie, te całe 11 kroków będziemy przechodzić, z językiem programowania Python. Także mam nadzieję, że to będzie dla Was frajda, że to będzie dla Was przyjemność. Dla mnie na pewno będzie, bo Python jest bardzo przyjemnym językiem programowania. Polecam naukę Pythona i on jest coraz bardziej doceniany przez wszystkich programistów i myślę, że wybór Pythona na maturę jest dobrym wyborem. W tym kursie również sporo gratisów. Te gratisy. To między innymi. W rozdziale 12 znajdą się rozwiązania wszystkich zadań programistycznych z informatora o maturze CKE opublikowanym właśnie przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Tam jest bardzo dużo różnych zadań programistycznych. Razem je rozwiążemy. Będziecie mieli dostęp do kodów, dostęp do rozwiązań w postaci wideo. Będzie można sobie wszystko przyswoić powolutku. W dziale 13 rozwiązania zadań z arkusza pokazowego CKE, który również został przygotowany specjalnie dla tych, którzy przygotowują się pod nową maturę 2.23. W dziale 14 rozwiązania w postaci wideo, no oczywiście i kodów, wszystkich zadań programistycznych z arkusza matury próbnej, czyli tzw. arkusza diagnostycznego. Matury próbnej, które w grudniu 2022 zorganizowało CKE pod nową maturę. I w dziale 15 znajdą się rozwiązania wszystkich zadań programistycznych z arkusza z matury, z informatyki w zakresie rozszerzonym z maja 2023, czyli z pierwszej matury w nowej formule. Prócz tego będą jeszcze pod Każdym działem, który dotyczy wstępu do programowania, będą notatki, które pozwalają uszeregować sobie, ułożyć sobie tą wiedzę. Będą kody programów wszystkich programów, które na lekcji razem piszemy, wszystkich programów, które omawiam. Będą kody dołączane do lekcji. Będą projekty i będą maturalne zadania. Maturalne zadania kiedy tylko Poziom nam na to pozwoli, naturalne zadania, chociaż we fragmentach, póki poziom nam jeszcze tego nie pozwoli. Jakie są wymagania, żeby przystąpić do kursu? Nie jest wymagana żadna wiedza wejściowa, nie jest wymagane żadne oprogramowanie, nic nie musisz instalować na komputerze, wystarczy dostęp do internetu i jest jedynie i aż potrzebna twoja motywacja, jest potrzebna twoja chęć do nauki. Im więcej ćwiczysz, tym więcej się nauczysz. Programowanie to nie tylko wiedza. To są umiejętności, dziedzina praktyczna, więc im więcej praktyki, tym więcej umiejętności. Więc jak się uczyć? Jak się ze mną uczyć, żeby dobrnąć do oczekiwanego poziomu? Słuchaj uważnie, staraj się jak najwięcej zrozumieć. Notuj, zakreślaj, przekreślaj, podkreślaj, rób sobie notatki z tego, czego nie rozumiesz, z tego, nad czym musisz się zastanowić, z tego, co musisz dopytać. Pisz dla siebie, u siebie kody wszystkich programów, które u mnie zobaczysz. Nie wszystkie kody będę pisać w czasie rzeczywistym, w czasie wideo. Wszystkie gratisy, czyli wszystkie zadania maturalne, które dołączyłam na końcu kursu, z racji tego, że są czasochłonne, dołączyłam w formie omawiania gotowych kodów. Tak będzie lepiej. Czyli prezentuję swoje własne kody. Z dokładnym wytłumaczeniem, co się tam dzieje, jak to jest zrobione i dlaczego. Wszystkie pozostałe lekcje mają około 10 minut: myśl, dociekaj, nie bój się. Tego materiału nie ma aż tak dużo. Nie czuj się przytłoczony, czuj się zmotywowany, nie poddawaj się. Jeśli piszesz sobie sam, już po obejrzeniu wideo, piszesz sobie sam kod, który był przedmiotem wideo. I czegoś nie umiesz, stanąłeś na jakimś miejscu, zabrnąłeś w ślepy zaułek. Sięgnij po pomoc, odtwórz wideo jeszcze raz. Zapytaj nauczyciela, zapytaj kolegów, koleżanek, zapytaj wujka Google. Na pewno nie jesteś pierwszy, który ma taki problem. No i pamiętaj o swoich celach. Zawsze pamiętaj o swoich celach. Tak będzie ci łatwiej. Zachęcam do udziału w swoim tempie w kursie programowania. I przejścia ze mną wszystkich 11 kroków i skorzystania z wszystkich gratisów.